Za nami drugi dzień z Tarnowską Nagrodą Filmową. Widzowie zobaczyli 3 projekcje konkursowe, 11 minut, Pani Dulskie i Intruz. Były także spotkania z Janem Nowickim i Filipem Bajonem. Należy chodzić do kina. Trzeba chodzić do kina, chociażby z tego względu, że jest ciemno i jak jest nudno, to można zasnąć, a jak się jest z kimś interesującym, to można go trzymać za kolano. To jest jedna z najmłodszych sztuk, jeżeli chodzi o muzę, ale jest fajna. A w ogóle zmierza, tak jak książka, jak teatr, także i kino, film, zmierza do tego, żeby poszerzyć sobie horyzonty, żeby troszeczkę być mądrzejszym, a żyjemy w tak głupim świecie, że każde schronienie się przed nim, wszystko jedno, czy to się dzieje na kartkach książki, czy to się dzieje na seansie filmowym, czy w teatrze, jest absolutnie konieczne, bo inaczej zgłupiejemy. Zgłupiejemy w pogoni za pieniądzem, w pogoni jeszcze przy tym podziale koszmarnym, który nastąpił u nas, przy tych wątpliwościach dotyczących zbawienia, zwariujemy. Zwariujemy, jeżeli nie będziemy mądrzejsi niż jesteśmy. A w kinie można troszeczkę zmądrzyć i tyle. Przez moment być szczęśliwym. Dziś zaprezentowane zostaną kolejne filmy takie jak Na granicy, Moje córki krowy, a także Czerwony pająk. Będzie także okazja spotkać aktorów Marcina Dorocińskiego, Andrzeja Woronowicza i Mariana Dziędziela. O 19:00 także koncert w namiocie festiwalowym. Wystąpi Micromusic i Skubas.